urlop młodych twórców. Przedstawię, jest Dwajt z Szczeczeni, Weronika z Polski, Luka z Armenii, Pita z Azerbejdżanu, Maria z Hiszpanii, Melik z Turcji, Anita z Hiszpanii, Antonina z Polski, Julia z Polski, Anita z Polski. Tak trochę międzynarodowo tutaj się zrobiło, ale my też w zasadzie jesteśmy, no jesteśmy taką mieszanką kulturową, ale myślę, że ten problem przemocy występuje w wielu krajach, dlatego też postanowiliśmy to pokazać wspólnie. Jak tutaj widzieliście, czy zrozumieliście to przedstawienie? Czy ktoś chce powiedzieć, o czym to było? Macie pomysł, o czym to było? Ja wiem, że jesteście nieśmiali, może nie chcecie się wypowiadać, ale no jeden odważny się znajdzie. O przemocy. O przemocy. O jakiej przemocy? Weź fizycznej. Tak, o przemocy fizycznej, o przemocy domowej, tak? A co zrozumieliście? Co tam się działo na początku? Tam były związane ręce, był chłopak, dziewczyna. Gdzieś on próbował oderwać dziewczynę, nie? Że na przykład oni nie chcą powiedzieć, że są wbici wiązani. Tak, to wiązanie rąk to był taki symbol, że tak naprawdę są związani tą przemocą i sami nie są w stanie sobie pomóc. Zobaczcie, on próbował poderwać tą dziewczynę, ale ona go nie chciała, on miał związane ręce, nic nie mógł zrobić. I potem widzieliśmy w tej drugiej scenie, dlaczego tak się działo. Bo oni wcześniej byli bici. Tam był taki tata, który bił mamę, bo zupa była zasłona. Który chciał uderzyć dzieci, a mama ich broniła. I przez to ta dwójka rodzeństwa, ten chłopak i ta dziewczyna mieli związane ręce i zamknięte usta. Oni próbowali się z tego wyrwać, próbowali się uwolnić. Ale jak widzieliście na końcu, tylko tej dziewczynie się udało. Jej pomogli przyjaciele, bo byli dookoła. I oni mieli na nią wpływ. Tak jak wy jesteście przyjaciółmi niektórych osób, jak wy macie przyjaciół. I wy możecie też dużo zmienić. Ja nie będę za dużo przestrzeni to zabierać, bo panowie będą na pewno mówić, ale chciałabym tak trochę z prywatnego podwórka wtrącić. Bo ja mam taką jedną dewizę życiową, wiecie? Że traktuję innych tak, jak chcę, żeby mnie traktowano. I to jest bardzo proste. Ja widziałam tu te plakaty, nie hejtuj i tak dalej. I to też w waszym przypadku, bo teraz ta przemoc może nie jest taka widoczna. Czasami jest ukryta w domu, ale czasami jest ukryta w internecie. I niektórzy myślą, że mogą się za tym internetem, w tym internecie schować. Ale to nie jest prawda. A czasami to boli nawet mocniej. Okej, podziękujemy im jeszcze raz. I...